I mogę Państwa zapewnić, jestem o tym głęboko przekonany, że mogę powiedzieć w imieniu wszystkich parlamentarzystów, nigdy nie będzie zgody na prywatyzację lasów państwowych. Nigdy nie będzie zgody na prywatyzację łowiectwa. W tej sprawie jesteśmy zgodni. Jestem przekonany, że będziemy mogli realizować naszą pasję i wyrażać szacunek dla lasów ponad podziałami politycznymi. I że ponad podziałami politycznymi uda się wreszcie zrealizować to, co jest w tej chwili na tapecie parlamentarnym. Na końcówce tej kadencji, tego parlamentu, że uda się przyjąć prawo łowieckie, które będzie dawało gwarancję istnienia łowiectwa, jego rozwoju, poszanowania tego, co jest wartością. Że zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa, a w imieniu Skarbu Państwa realizuje gospodarowanie zasobami zwierzyny, zasobami lasów Polski Związek Łowiecki.